Cześć, z tej strony Marcin i wybieramy grę miesiąca marca. Dużo ciekawych tytułów wpadło na stół, na przykład Res Arcana z dodatkiem, Parki, Cascadia, bardzo, bardzo fajna familijna, ale ostatnio aż dwie partie normalnie. Wruta, dawno, dawno nie grałem. Wruta, dzieci chciały, żeby je nauczyć. Nauczyłem, pokonały mnie dwa razy, jest super, teraz będziemy ogrywać dodatki. No a jak już o dzieciach mówimy, no to zobaczmy co u nich. Cześć, z tej strony Klara i Filip. I naszą grą miesiąca jest Stardew Valley. To jest planszówka na podstawie gry komputerowej o farmie, że się ma farmę i się ma zwierzątka. Od dziadka. Tak, no i jak w ogóle ona w stosunku do gry komputerowej? Bardzo, bardzo podobna. Tak, mamy... Rośliny. Trzeba... Zwierzątka, roślinki. Główny cel to co to jest? Co trzeba zrobić? Zrobić cztery cele od dziadka i naprawić community center. Tak, i no w sumie wszystko jest. Jest łowienie, jest... są kopalnia, są przyjaźnie, nawet można wziąć ślub, uprawianie z różnych, tak, farma, tak, zwierzątka, budynki, w zasadzie no jest wszystko. Bardzo fajna gra, trochę losowa. Tak, że nawet jak się robi coś, nawet jak się coś naprawdę dobrze gra, to można przegrać, no ale, bo kości po prostu będą jakoś tam... Nie pójdą nam po myśli, tak? No plus, ale bardzo urocza, przyjemna gra. Fajnie się gra. Chyba fajnie będzie na solo, grać to. Jeszcze nie próbowałeś. Nie, dobrze. No to co, to dzięki. Czołem z tej strony, Tomek Dobos Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Czas na moją grę marca 2022 roku. I przyznam, że zagrałem w sporo ciekawych gier, fajnych gier, ale na grę miesiąca zasłużyła gra, która zanotowała rewelacyjny, niesamowity powrót na stół w tym miesiącu, a jest nią Pax Pamir, druga edycja. Pax Pamir to gra o... walce o wpływy w XIX-wiecznym, dobrze mówię w XIX-wiecznym, tak, Afganistanie. Gracze wcielający się w plemiona afgańskie będą starali się przemykać pomiędzy różnymi sojuszami, które chcą opanować Afganistan. Będą w tych samych sojuszach, będą w różnych sojuszach, będą starali się, aby ich sojusze dominowały na terenach Afganistanu, będą starali się zbierać karty, które pomogą im wkupić się w łaski sojuszu, aby w odpowiednim momencie być jak najlepiej ustawionymi i dostać jak najwięcej punktów. Ewentualnie będą wysyłać swoje plemiona, swoich szpiegów na planszę, aby destabilizować sytuację i zdobywać punkty jeszcze w inny sposób. Niesamowita gra. Mnóstwo opcji. Nie jest to gra dla każdego. Jest dość trudna w odbiorze, jest dość trudna w wejściu. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Ale ja tę grę uwielbiam. W tym miesiącu zanotowała rewelacyjny powrót na stół i dlatego Pax Pamir, druga edycja, zostaje moją grą miesiąca marca 2022 roku. Dobra. Tyle na dzisiaj, bo podobno miało być szybko. Do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się. Witam i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Chciałbym wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna gra, ale moją grą miesiąca w tym miesiącu zostaje Newton. Newton to jest gra, która przede wszystkim nikogo nie oszukuje. Po pierwsze, nie wprowadza za specjalnie jakichś innowacji, nie jest specjalnie nowoczesna. Po drugie, jest kompletnie sucha, tak kompletnie do bólu sucha, że ciężko mi nawet jakieś tutaj barwne porównanie wymyślić. Jest do tego brzydka. Jest strasznie brzydka, z czego nawet śmialiśmy się w kampanii marketingowej. Natomiast dzięki temu, że ta gra nie oszukuje jakimiś takimi dodatkami, jakimiś pięknymi elementami, to wiadomo, że skupia się na tym, co dla każdego eurogracza najważniejsze, na
idealnie dopracowanej mechanice, na, można by wręcz powiedzieć, pięknie naoliwionej maszynie, która idealnie funkcjonuje. Ten piasek, piachu tutaj nie ma, ale tak się go czuje w zębach, jeśli chodzi o klimat, kompletnie nie przedostaje się do mechaniki. Co w tej grze w ogóle mamy? Troszkę deckbuildingu, bardzo krótka koderka, rozwój technologiczny i, co najważniejsze, kręcenie silniczka. Rozwój w tej grze jest podkręcony do granic absurdu. Różnica pomiędzy tym, jak wyglądają nasze pierwsze ruchy w grze, a ostatnie, jest tak diametralnie inna. Wiecie, to tak jakby wziąć Splendor i go podnieść do drugiej, trzeciej albo dziesiątej potęgi. Ja to tak bardzo lubię, mi to się tak strasznie podoba, że naprawdę polecam każdemu. Newton, świetna Eurogra. Cześć, z tej strony Winciarz z Gratanów Planszy. No i dzisiaj chciałem pokazać Wam swoją grę miesiąca, lutego. Niespodziewanie, bo gra, która już ma swoje lata, jest niedostępna, ale udało się w lutym zagrać więcej niż jedną partię. No i to jest właśnie moja gra miesiąca. Chaos w Starym Świecie, Erik Lang, gra, która ma tutaj napisane gra planszowa o demonach i dominacji w świecie Warhammera. I to wszystko jest prawda. Przyjemna, taka rodzinna, familijna okładka. Wspaniała rozgrywka, asymetryczna. Mieliśmy dwie partie, każda z nich skończyła się bardzo blisko. Do końca prawie każdy mógł wygrać. Jeżeli kiedyś Wam się uda zdobyć tę grę lub zagrać na czyimś egzemplarzu, to bardzo Wam polecam, bo dawno nie pojawiła się na rynku gra, która generuje tak wiele fajnych emocji, tak wiele pozytywnych emocji. Także bardzo Wam polecam i właśnie to jest moja gra miesiąca. Dzięki i do zobaczenia. Moja gra miesiąca to Horrified, czyli nowa gra kooperacyjna w klimatach horroru. Muszę powiedzieć, że ta gra pod każdym względem mnie zachwyciła. Ilustracje, wydanie, klimat, to, że to jest gra kooperacyjna, jak to świetnie działa, jak to jest proste, jak to jest eleganckie. Naprawdę to wszystko sprawia, że jest to jedna z moich ulubionych gier, jakie w ostatnim czasie poznałem. To, co lubię w Horrified, to jest ta regrywalność związana z tym, że mamy dużo potworów w pudełku. Możemy je dowolnie mieszać, możemy walczyć z dwoma potworami, z trzema potworami, z czterema potworami. Z każdym walczy się diametralnie inaczej. Musimy wykonać jakieś zadania związane tematycznie właśnie z danym potworem. No i to jest jakby bardzo fajna gra kooperacyjna pod tym względem, że zdecydowanie tutaj czujemy, że musimy współpracować, czyli ty zajmujesz się tą częścią zadania, ja tą częścią zadania, spotykamy się tutaj, walczymy z tym potworem. Naprawdę jest to taka gra, która bardzo przypomina mi w jakimś sensie Pandemika, tylko że oczywiście jakby jest to nowocześniejsza gra, która pozwala na to troszkę więcej, ma więcej aspektów losowych i jednocześnie tematyka moim zdaniem jest dużo ciekawsza dla, może powiedzieć, dzisiejszego gracza. Także Horrified ja zdecydowanie polecam. To jest kawał świetnej gry. Już nie mogę się doczekać, kiedy zostanie zapowiedziane w polskiej wersji językowej taka nowa wersja, nowe rozszerzenie, bo ja naprawdę chcę zdecydowanie grać w następne odsłony Horrified. Kawał kapitalnej gry i to jest moja gra miesiąca.